Witam Państwa gorąco i serdecznie. Dziś znajdujemy się w Jabłonowie Pomorskim. Jaka to okazja? Witam Państwa serdecznie. To jest okazja 150-lecia istnienia naszego dworca w Jabłonowie Pomorskim, linii 353. Na odcinku akurat Torun Wschodni Jabłonowo-Pomorskie, to była dokładna data 20 listopada 1871 roku. Jesteśmy z tej okazji dosyć szczególni. Staramy się tutaj pielęgnować i podtrzymywać tradycję kolejową, która tutaj jest mocno zakorzeniona. To bardzo piękna idea. Zapraszamy do Jabłonowa i życzymy miłego zwiedzania Jabłonowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Z nami kolejny gość. Z okazji 150-lecia kolei w Jabłonowie Pomorskim mamy niespodziankę. Jest to makieta kolejowa. Co to za instalacja? To jest makieta przedstawiająca fragment linii kolejowej tutaj z Jabłonowa Pomorskiego do Prabud. Konkretnie jest to stacja Szarność na tej linii, która była stacją handlową. Na tej makiecie będzie prezentowany tabor z epoki 4, 5 i 6. Taki, który, że tak powiem, był tu spotykany, który jeździł. Czyli w Jabłonowie spotykamy nie tylko tą dużą, prawdziwą, żelazną kolej, ale również kolej modelową wielkości H0 w tym przypadku. Tak, to będzie, jest makieta w skali H0. Są tu, my przyjechali tutaj, że tak powiem, sympatycy modelarstwa kolejowego i ogólnie kolei z Brodnicy, Grudziądza, z Łasina. Także skrzyknęliśmy się, żeby tutaj dzisiaj być. To bardzo piękna inicjatywa. Myślę, że miło spędzimy czas przy małej kolei i też przy tej dużej. Zapraszamy.